Cześć kochani, witam się z Wami, zaczynamy kolejnego vloga. Tym razem zaczynamy szykowanie się na imprezę pracowniczą. One u nas się nie nazywają oficjalnie Christmas Party, tylko Post Peak Party. A dlaczego Post Peak? Bo peak mamy właśnie w okresie grudniu, listopad, grudzień, gdzie najwięcej pracy mamy. Jak widzicie, ja nie robiłam nic z włosami, nie prostowałam mnie nic, bo mi ich szkoda. Idę tylko do kosmetyczki, później może muszę iść na miasto, bo muszę zajść do Primarka. Ale no nie chcę nic robić, bo i tak będę musiała się bardzo niedługim czasie kąpać, bo kąpiel chcę wziąć dość wcześnie, nie będę się malować na chwilę. Zresztą po co się mam malować, jak gdy robić henne, także też troszeczkę to jest bez sensu. Także ja wstam o 7.30, nie wiem czy dobudzę się Andrę, także szukuję opcję, że będę musiała wziąć Ubera i zobaczę, ale zaczynamy dzień od robienia brwi i mam nadzieję, że naprawi mi też paznokcia, którego swoją głupotą niestety zerwałam, bo Sylwia i jej lenistwo były tak wielkie, że nie chciało mi się rozwiązać butów sportowych i po prostu pchałam tym paluchem, żeby ta noga moja się zmieściła do buta i tak właśnie zniszczyła mojego paznokcia, także maja culpa. No i co, tak tylko chciałam się przywitać, wczoraj tak długo układałam puzzle, nie mogę się, słuchajcie, o nich opamiętać i no niestety rzuca się to na moje czytanie książek, dlatego dzisiaj książka. Nie wiem jak to zrobię w tych wszystkich przygotowaniach, ale mam tą książkę przeczytać, czyli każda wolna chwila jaka będzie, to będzie czytanie, bo trzeba. Czekam też na listonosza, bo dzisiaj już, a jest 4 styczeń, będzie pudełeczko Look Fantastic, ja to strasznie w nich lubię, że oni tak szybko wysyłają te pudełka. Kto wie, może będzie tam coś, co przyda mi się na dzisiejszą imprezę, nigdy nie wiadomo. Także zobaczymy, co będzie. Także ile razy powiedziałam, także chyba z 50 razy. Więc zapraszam Was na dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że bardzo Wam się spodoba. Słuchajcie, jestem. Brwi są zrobione, zobaczcie, jakie piękne. Od razu lepiej się czuję, od razu twarz jest ładniejsza. Może być trochę głośno przy mnie, bo Andra właśnie szukuje swoje fishing gear, wszystko segreguje. I słuchajcie, nie było nas cały dzień, jest godzina 2.44, ja dopiero siadłam, więc z mojego odpoczynku nici, bo zaraz po brwiach zrobiłam sobie tego paznokcia oczywiście, którego sama sobie zepsułam. Znaczy nie zrobiłam sobie sama, tylko moja kosmetyczka mi zrobiła. Później pojechaliśmy do centrum, ja w centrum dostałam szpilki. Zwykłe, klasyczne szpilki, słuchajcie, za 22,99 i one po prostu są takie, tutaj mają taki przód, były albo świecące, albo takie, ja nie chciałam świecących, takie jakoś bardziej mi odpowiadają, obcas nie jest jakiś mega wysoki, jest dość mały, bym powiedziała, także spoko. I pani mi właśnie doradziła też takie wkładki na przód, że naprawdę te szpilki są dużo wygodniejsze. Więc zobaczymy. Fajnie, lubię w Deutschmannie buty, ponieważ mają tam rozmiary i 5,5, bo to jest dla mnie najbardziej optymalny rozmiar, bo szóstki często są za duże, a piątki za małe, także 5,5 jest idealne. I zaraz poszłam do Primarka i w Primarku kupiłam, słuchajcie, zestaw skarpetek z Harry'ego Pottera za 4 funty. Nie mogłam ich nie kupić. Rajstopy na dzisiaj. I jedną ostatnią rzecz, jaką kupiłam, to jest taka świtaśna torebka właśnie na dzisiaj i ona kosztowała tylko 5 funtów, słuchajcie, ma tutaj złote paseczki. Ja mam inne torebki, ale nie aż tak pasujące do tej sukienki, a mi chodziło o coś, żeby po prostu, wiecie, wrzucić tu po prostu telefon i błyszczyk, także za piąteczkę jest ok. Byliśmy, słuchajcie, potem w Milton Keynes. Prosto z Luton zajechaliśmy do Milton Keynes i szukaliśmy koszuli dla Andre. Boże, wszędzie byliśmy, w Debenhamsie, w Marks & Spencerze, w sklepach z garniturami. Wszędzie koszule były biała, czarna, niebieska, biała, czarna, niebieska. My chcieliśmy na przykład fioletową albo czerwoną, żeby jakiś był kolor taki rzucający się w oczy. I w końcu udało nam się kupić ją w Nexcie i za fajną cenę 28 funtów. Także polecam Wam tam koszulę, więc naprawdę okej. Później jeszcze nawet nic nie jedliśmy. Byliśmy w BM-ie, Bastuś dostał zabawkę nową. Can you show me his króliczek? Dziękuję. Bastuś dostał takiego króliczka z BMD wielkanocnego i on tutaj piszczy za to, że wiecie, wczoraj był dość długo sam, dzisiaj był też sam, także dostał misia i kupiliśmy mu niektóre przysmaki, nie będę Wam tu teraz przysmaków pokazywać, ale wiecie, tego pączka, którego on lubi,
chyba tylko 3 czy 4 opakowania, bo on ma nadal bardzo dużo ze świąt, ale takie jego najbardziej ulubione. I słuchajcie, cały dzień się zszedł, także teraz będę od razu szła się przebierać i trening. Trening musi być, nieważne, nie obchodzi mnie to, czy jest impreza, czy nie ma imprezy, czy co jest. Jeżeli trening jest zaplanowany, tak jak Wam mówiłam we wczorajszym vlogu, to jest. Wczoraj zrobiłam trening, byłam mega zachwycona, zaraz sobie włączę telewizor i robię kolejny trening. Żałuję tylko dzisiaj strasznie puzli, bo naprawdę dużo wczoraj ułożyłam i mnie korci. No ale impreza ważniejsza. Jeżeli się uszykuję wcześniej, to będę, to sobie coś może ułożę, a jeżeli nie, no to nie. Zresztą chciałabym też książkę przeczytać. Jestem 60% przeczytam, więc będę starała się czytać. I ta książka ma też audiobooka i nie wiem, czy sobie jej nie dosłucham, tylko że ja nadal nie jestem przekonana do audiobooków, ale właśnie w momencie, kiedy robię makijaż, to mogłoby mi, wiecie, coś czytać. Nieważne. Przyszedł mi Look Fantastic, tak jak Wam mówiłam. Słuchajcie, jest on niesamowicie lekki. Jest tak lekki, że nie wiem, czy tam cokolwiek jest. Ale zobaczmy. Słuchajcie, Andrzej robi swoją torbę na ryby i Buster jest taki zainteresowany, bo myśli, że nowe zabawki ma. Zobaczmy. O kurde! There is no box! Słuchajcie, nie ma w ogóle pudełka. Look from Bibi. Nie wiem, co to znaczy Bibi. Jakaś współpraca. Look Fantastic Bibi. Ale zobaczcie, w środku nie ma pudełka i dlatego to jest takie lekkie. Ja nie wiem, czy to tak specjalnie ma być. Aż sobie wejdę w internet, bo nie wiem, o co chodzi. Tutaj będę miała kod do skanowania. Napiszę Wam wszystkie ceny obok. Tak mi będzie najwygodniej. Ale od razu przejdźmy do tego, co tutaj mamy. Mamy tutaj masło bananowe z firmy Umberto Giannini i jest to Conditioning Styling Butter. A, czyli to jest 97% naturalne pochodzenie i jest to reperujące odżywka do włosów, którą zostawiamy. Jest tutaj napisane Styling Butter, czyli tak trochę to chyba wygląda, jakbyśmy mieli na te włosy stylować. Ja sobie później przeczytam. No coś ciekawego, coś innego. Fajnie pachnie bananem. Kolejną rzeczą jest coś, co ja już mam. Jest to Nude Stick. A nie, to jest akurat kolor do oczów. Taki kolor kredki do oczek. Bardzo ładny zresztą. Może dzisiaj sobie go użyję, spróbuję. Bo bardzo ładny jest. Na przykład w kącikach. Zobaczcie. Ślicznie się mieni, zobaczcie. Zobaczę, jak on będzie działał. Także całkiem spoko. Wow. Kolejną rzeczą mamy tutaj Beauty Balm. Jest to Brightening and Tightening Protecting. To use a please small amount of clean dry skin. Czyli po prostu, słuchajcie, coś takiego jak tonik. I ja chyba dokładnie to samo mam. Muszę sprawdzić, bo wydaje mi się, że mam dokładnie ten sam produkt, jeszcze nie naruszony. I dam Wam znać. No takie średnie to pudełko. Kolejną rzeczą jest tu sponge. Świeżutki sponge do makijażu z firmy Soul Eco. Basterowi tutaj, słuchajcie, wszystko pachnie, te wszystkie baity do łowienia ryb. I gąbeczka wygląda tak. No gąbeczka jest całkiem ciekawa. Sprawdzę sobie ją dzisiaj, why not. Także najfajniejsza z tego pudełka. Jeszcze mamy dwa produkty, słuchajcie. Także jeden, dwa, sześć produktów mamy tu. Raz, dwa, sześć. Mhm. Kolejną rzeczą jest stajniak. Jest to Balms Hit of Hint for Cheeks and Lips. Czyli produkt, który ja nie lubię za bardzo tych produktów. Jest to produkt, który jest używany i na policzki, i na usta. No nie wiem. Beauty Queen 1.7. Zobaczmy, ja będę bardziej chyba na ust. O Jezu, jaki różowy, słuchajcie. Na pewno ja tego na policzki nie będę używać. Na usta, nie wiem, zobaczę. Powiem Wam, zobaczę. Taka średnia jestem zadowolona z tego. No jak się rozmarzy, to jest taki róż. Może na usta, tak? I ostatnią rzeczą mamy tutaj Glow Alchemist. I jest to moisturizer przeciwstarzeniowy się. Here's what I found. Mój watch is talking. Taki moisturizer do twarzy. Czyli powiem Wam, pudełko takie mocno średniawe. Nie mam tu ani jednego produktu, który bym powiedziała
Wow, super, że jest. W sumie najbardziej skorzystam z gąbeczki i myślę, że sobie z tego cienia wypróbuję, bo jest naprawdę fajny. A reszta produktów jest takie so-so. No, powiem Wam, jestem rozczarowana. Takie te produkty są trochę nie dla mnie. Zobaczymy. Myślę, że w tym miesiącu Glossy Box nie będzie miało ciężkiego zadania, żeby przebić Look Fantastic. No, ale zobaczymy. W ogóle patrzę, słuchajcie, na siebie w podglądzie. I wiecie, że jestem bardzo szczera, jeżeli chodzi o mój wygląd. I nie uważam się za w ogóle kobietę atrakcyjną. Ale jednak te brwi dają dużo. Bo naprawdę czuję się dużo, dużo ładniej. Dobra. Kończę, nie przedłużam, idę ćwiczyć i z Wami zobaczę się pewnie, jak już będę wyszykowana na imprezę. Hej, ja jestem gotowa, słuchajcie. Włosy mam zrobione po prostu tak, ja nigdy nic nie robię z włosami, ponieważ one i tak się zaraz prostują. Także szkoda czasu, nieważne co na nie nałożę, i tak są zaraz proste. Moja sukienka, jak widzicie, ma dość spory dekolt, no ale cyc mam, to go pokazuję. I strasznie podoba mi się to tutaj w tej sukience, że ona ma takie... Jakby tu powiedzieć flaps, że zakrywają mi tutaj moje ręce. Tak wygląda ta, jak się to mówi, bransoletka. No i makijaż mam taki brązowy, smoky eye, ale oczywiście nie byłabym sama, gdybym nie dała jakiegoś koloru pasującego pod sukienkę, czyli taki zielony z białym, żeby troszeczkę dół oka rozjaśnić. I na ustach mam taką różową. Słuchajcie, usta było mi najgorzej dopasować, bo jak dawałam jasną szminkę, to do tego stroju, do tych włosów, do tego makijażu było to bardzo słabe. Ta wydaje mi się za ciemna, ale była najlepszym rozwiązaniem ze wszystkich. Pokażę Wam się w całości, może jak Andrzej mi, jak się wyszukuje zawczasu i mnie pokaże, a jak nie, to jakoś sama postaram się to zrobić, ale nie wiem gdzie, nie mam tutaj lustra jakoś tak dobrze, żeby Wam się pokazać. Także jestem gotowa, szpilki, staram się chodzić z nich, ale są tak niewygodne. W ogóle były bardziej wygodne, zanim włożyłam te wkładki, które Pani mi powiedziała, że są mega wygodne i żeby używać tych wkładek żelowych, bo niby są super, ale ja je zaraz wyciągam. Także słuchajcie, nie mam czasu, spadam i mam nadzieję, że uda mi się zrobić jakieś zdjęcie. Dzień dobry, jestem z Wami już na drugi dzień, jest niedziela, godzina 9:58. Słyszycie karetkę, bo mam otwarte mam drzwi, bo tak pięknie świeci słońce. Słuchajcie, tak jak ja się wczoraj wybawiłam, to jeszcze nigdy chyba się tak nie wybawiłam. Znaczy może nie nigdy, ale na pewno z 2 lata się tak dobrze nie bawiłam. Poszliśmy, na początku było nudno i w ogóle, ale byłam bardzo grzeczna, jedzonka sobie nałożyłam bardzo mało. Dosłownie miałam 2 ziemniaczki, taki kawałek kurczaka. Nie wzięłam deseru, więc naprawdę malutko, aż mój się ze mnie śmiał, że dziecko by więcej zjadło, ale przed wyjściem na imprezę weszłam sobie na wagę i jak zobaczyłam, jaka to jest dobra waga, to mówię nie zmarnujesz, Sylwia, nie. Szczególnie, że wiadomo, wleciał alkohol, także procenty, kalorie stamtąd już miałam. Ale słuchajcie, pierwsze 2 godziny mówiło, ale beznadziejnie i w ogóle nic się nie działo. Ale wiecie, oni dawali czas, że każdy sobie zjadł, porozmawia i w ogóle. A później już wszedł zespół, normalny band. Jak oni grali, to jak ja wyszłam na parkiet, to ja praktycznie od godziny 22, oni zaczęli grać, nie, o 21:30 chyba. I grali do 1 rano. Z dwoma przerwami, znaczy nie, z jedną przerwą o 10:30, gdzie mówili, kto wygrał jakieś tam rzeczy. Ja oczywiście nic nie wygrałam, a były na przykład nagroda, była voucher za 1000 funtów na wycieczki. Była 2 dni weekend w Paryżu z obiadami. Ninja, no różne rzeczy były do wygrania, jakieś tam teatr Cinema Ticket za 350 funtów, no fajne, ale ja wiedziałam, że nic nie wygram, ja oczywiście nic. I potem jak oni to odczytali, był chwilę DJ, znaczy DJ muzyka, ktoś puszczał, a nie DJ chyba, bo jakiś pan był z laptopem, no nieważne. A później już znowu był ten band i oni grali do godziny tak 12 chyba i do 1 już grała muzyka i ten pan DJ w ogóle puścił nam 2 polskie piosenki albo 3. Jedną z nich to było Ona lubi pomarańcze, ale powiem Wam, wszyscy Polacy weszli na scenę. Naprawdę było fajnie. No a później przenieśliśmy się do Flame'a. A mieliśmy iść do kasyna, który rzucił Flame. Jak ktoś przy mnie powie słowo Flame, no to jest jak czerwona płachta na byka. Ja tam muszę po prostu iść. Także poszliśmy i spoko. Oczywiście nie miałam dokumentów. I pan zaczął krzyczeć na wejściu, że ludzie bez dokumentów nie mogą wejść. Więc ja się zdenerwowałam, napisałam do właściciela klubu i chwila, moment, nie było problemu, że niektórzy z nas nie mieli dokumentów. Także weszliśmy i tam, słuchajcie, była taka muza, że ponownie
do 3 rano, po prostu tak tęczą. Mnie tak bolą nogi, że ja nie wiem, co mam z nimi zrobić, szczerze powiem wam, ale było naprawdę, no było po prostu mega. Oni jeszcze, słuchajcie, poszli o tej 3 rano do kasyna, a ja mówię, nie, 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 ja idę do domu. W ogóle połowa ludzi, co miała iść do pracy, nie poszło do pracy, także no tak czułam, że tak będzie co roku, jest to samo, chociaż mieliśmy teraz przerwę przez COVID-a i dopiero teraz jest pierwszy raz jakby wznowiona, ale było naprawdę, naprawdę super. Też nie piłam jakoś mega dużo, bo nie lubię wydawać na alkohol w miejscach takich, wiecie, gdzie idę i trzeba płacić, nie wiem, 7 funtów za drinka czy coś. Poza tym kalorie. I słuchajcie, mało zjadłam, nie wypiłam tak jakoś dużo. I co dzisiaj? Brak kaca. Mam dzień wolny, niedziela, 10 rano i wiecie, nie zdycham, nie wymiotuję, albo nawet nie boli mnie brzuch, bo ja miałam kiedyś tak, że mnie bardzo brzuch bolał, więc mogę zająć się, posprzątać sobie troszeczkę kuchnię, dam chwilę Andrę jeszcze pospać, wziąć młodego na spacer, iść na zakupy i wiecie, a przede wszystkim waga mi zleciała tak cudownie, tak pięknie, także dobrze się czuję, cudownie, elegancko, rewelacyjnie. No, a teraz co? Mam takie zaległości na YouTubie, że dzisiaj to będzie dużo YouTuba, ale wiecie co? Mogę was oglądać, ja was puszczam na dużym ekranie i ja sobie układam na przykład puzzle i telefon ma mi tylko pisze komentarze i fajnie mi się to sprawdza. Na przykład wiadomo, nie, jak filmik trwa pół godziny, to nie komentuję równe pół godziny, tylko nie wiem, co 2 minuty, także tu puzelek, komentarz, puzelek, komentarz. Ale też muszę książkę przeczytać, bo powiem wam, przez te puzzle to jest jakaś masakra u mnie z książkami. Jest dzisiaj 5 luty, a ja dopiero będę kończyć drugą książkę, także trzeba będzie troszeczkę bardziej się skupić na tych książkach. No ale robię to, co mi podpowiada serce i to, na co mam ochotę. Mówiłam to nie raz, nie dwa, nie chcę się zmuszać do czegoś i wiecie, i bo to nie będzie to samo. Także na razie jest jak jest. Może jutro mi się znudzą puzzle i będę siedzieć po 15 godzin i czytać książkę. Nigdy nie wiadomo. Dobra, a maseczka jest oczywiście z Biedronki, od mojej Wicki. I to jest lewek. I ja nie muszę dużo o tej mówić, bo te maski są po prostu mega świetne. Także ja je uwielbiam i prindziaki fajnie nawilżają, super. A ja po takiej nocy, gdzie miałam makijaż całą noc, gdzieś tam się pociłam, ja mam jakieś fazy, że mi gdzieś to tam pochodziło, to wolę sobie oczywiście założyć maskę. Makijaż oczywiście, pomimo tego, że wróciłam zmęczona, zmyty był, tylko że zapomniałam o pielęgnacji, ale chociaż zmyłam makijaż, także to jest podstawa. A w ogóle moje włosy zrobiły taką furorę, słuchajcie, bo mam na świeżo zafarbowane. Dużo osób mnie nie widziało, bo też na tym party były osoby, które już odeszły, ale ktoś kupił dla nich bilet, także były osoby, których dawno nie widzieliśmy. A potem we Flame, mimo tego, że to jest klub gejowski, były 90% osób to były osoby hetero i po prostu jeden pan to się tak mnie uwziął, a Andrzej nie było, bo on pojechał do Bastera, bo my nie lubimy go tak długo zostawiać, szczególnie w nocy. Tak się uwziął, że już chciałam iść do ochrony i im powiedzieć, żeby tego pana ode mnie odsunęli, bo co chwilę do mnie przychodził. To, że sukienka ładna, to, że włosy ładne, to, że to ładne. I w ogóle przez to, że miałam ten dekolt, to w tym flamie to faceci jak jakieś po prostu... nie chciałam powiedzieć brzydkie słowa, ale oszaleli, po prostu oszaleli, bo trochę cycka zobaczyli, no bo po prostu byłam w szoku ciężkim. Dobra, słuchajcie, kończę, biorę się za sprzątanie kuchni, bo to nie wygląda za dobrze. Zresztą zawsze mi się wydaje, że jak do was mówię, to mówię, że sprzątam kuchnię i tak jest tym razem tak samo. Hej, hej, witam się z wami ponownie, albo już na koniec. Jest godzina praktycznie 18, a za 5:18. Jak witałam się z wami rano, miałam maseczkę, faktycznie posprzątałam, słuchajcie, zrobiłam sobie pranie, wszystko pięknie, ładnie. Później doczytałam książkę, także udało mi się skończyć książkę i niestety nie mogłam poszukać następnej, bo wysiadł mi Kindle. W ogóle tak czekałam, żeby tylko wystarczyło mi do przeczytania tego rozdziału. Także akurat wstał Andrzej i sporo rzeczy zrobiliśmy. W ogóle poczekajcie. Poczekajcie, ja wam chcę coś pokazać. Przepraszam was, przepraszam was. Wszystko mi tu spada. Bo zaczęło się od tego, że pojechaliśmy faktycznie na zakupy. Pojechaliśmy od razu do Azdy i w Aździe zrobiliśmy zakupy i też pojechaliśmy później po Aździe do mojej mamy zawieźć jej wodę, bo my zawsze jej przywozimy wodę. Ale co wam chciałam pokazać, to jest coś, co kupiliśmy w Aździe. I kupiliśmy 3 zestawy pościeli. Jeden dla nas, jeden dla rodziców Andrę. Jeden dla moich rodziców i to jest pościel, która ma
kodrę plus poszewki na poduszkę. I słuchajcie, king size kosztował 5,25. Mojej mamy double kosztował 4,50 za pościel. Ona jest, nie jest taka gruba jak ta czerwona w kropki, które kupiłam w Aździe też na przecenie za pół ceny. Ale to właśnie dobrze, bo tamta jest taka typowo zimowa, a ta jest taką spokojną przejściówką, jak ktoś lubi takie ciepłe, ciepłe coś. Moja mama od razu przebrała sobie pościel swoją i Maximila pokochali i leżą w niej. Także fajnie, no kurczę, zapłaciłam za to mniej niż za kawę, za pościel, niż za kawę w Starbucksie. Także no nie mogłam nie wziąć, także wzięliśmy 3 zestawy. Później pojechałam do Starbucksa, słuchajcie, bo dalej mi nie działa ekspres, bo niestety ten serwis działa od poniedziałku do piątku, także no nie miałam opcji teraz się z nimi skontaktować. Zrobiłam wszystkie kroki, poczyniłam, które oni chcą, bo wiecie, muszą sprawdzić, czy to jest, czego to jest wina w tym ekspresie. I teraz no czekam na ich odpowiedź jutro, więc pojechałam do Starbucksa i w międzyczasie napisałam do mojej menadżerki, która niestety musiała iść do pracy, napisała mi, że naprawdę, naprawdę jej jest ciężko, także zajechałam do Starbucksa, wzięłam jej kawę i zawiozłam do pracy, także powiedziała mi, że jestem jej hero, ale fajnie, dałam jej kawę, ale i tak się zerwała z pracy wcześniej, także zawiozłam jej kawę i to już naprawdę sporo czasu minęło. Później wróciliśmy do domu, rozpakowałam zakupy i siedliśmy, słuchajcie, byliśmy tacy wykończeni oboje, że siedliśmy i patrzyliśmy po prostu w sufit, w wyłączony telewizor i nie wiedzieliśmy, jak się ruszyć, ale mówię, nie, nie, Andrzej, wstajemy, trzeba młodego na spacer wziąć. No i także oczywiście zrobiliśmy, byliśmy i w ogóle jest tak super, bo o godzinie 4 jest już nadal jasno, gdzie jeszcze tydzień, dwa tygodnie temu, o 4 godzinie jak go braliśmy, już było ciemno, szarawo, a my kończyliśmy spacer 5:15 i dopiero się zaczęło robić szarowo, także super, super, myślę, że jeszcze miesiąc i będę kończyć pracę i będzie w miarę normalnie i przestanę być tym wampirem, który idzie do pracy jak jest ciemno i wychodzi z niej jak jest ciemno, także jestem bardzo zadowolona. No i co, i właśnie teraz wróciliśmy, Andry pojechał A do swoich rodziców zawieźć im tą pościel, B do swojego przyjaciela i oni, bo ten przyjaciel, oni są, znają się 20 parę lat razem i jadą na ryby jutro razem, bo Andry ma jeszcze wolne, ten przyjaciel teraz przechodzi bardzo ciężki okres, także Andry jak zwykle dobry Samarytanin, mimo tego, że sami teraz mamy średnio, wszystko kupił na wypad na jutro, jedzenie i tak dalej, postawi mu wypad na te ryby i tak dalej i jadą, ale potrzebuje jego danych, żeby zrobić mu pozwolenie, bo tutaj musicie, wiecie, jak nie macie rocznego wykupionego fishing license, to trzeba wykupić dniowe, na przykład nie wolno sobie tak iść łowić ryb, nie dość, że się właśnie płaci za to, żeby łowić ryby tutaj w Anglii, bo wszystkie place, jeziora, rzeki, gdziekolwiek łowi się te ryby, są prywatne, więc trzeba płacić, na przykład chyba oni płacą 12 funtów za jedną wędkę albo 20 za dwie, ale to nie jest tak, że jeden ma jedną wędkę, drugi drugą, tylko za osoby i oni zawsze łowią po dwie wędki na jednego jakoś tak. No i oprócz tego trzeba właśnie opłacić sobie fishing license i są za niezrobienie tego bardzo dużo opłaty, także naprawdę nie polecam Wam, że tak powiem, oszukiwać, ale szczególnie, że ta fishing license nie jest droga, więc jest. Także jest. Ja Wam powiem, że mam nadzieję, że ta jego przyjaźń z tym kolegą potrwa, bo on jest trochę taki, że jak jest dobrze, to tak jakby zapomina trochę i odsuwa tego Andrę, ale no też rozumiem to, że znają się wiele, wiele lat, więc Andrę mu daje szansę za szansą i mam nadzieję, że tym razem jej nie spieprzy, że tak powiem. Także ja też się akurat z nim wczoraj widziałam, bo w barze pracował, gdzie byłam, i coś miałam powiedzieć. No i spoko, także fajnie, w ogóle cieszę się, że Andrzej sobie też wyjdzie z domu i sobie połowi ryby. Także on poszedł, a ja będę właśnie zakończyć tego vloga i nagram Wam książkowego vloga, bo jeszcze Wam nie nagrałam, a ja mam dla Was tego vloga, którego nagrywam teraz, który się pojawi we wtorek i nie mam filmu na czwartek. I właśnie myślałam, żeby w czwartek Wam dać książkowy filmik, bo to już i tak będzie jakoś 8-9 luty, także no już czas, bo zaraz trzeba będzie kolejny kręcić. Także taki jest plan, a potem idę od razu do kompilacji.
kąpieli, szukam sobie nowej książki, taką godzinną kąpiel. Teraz w ogóle miałam 4 kąpiele pod rząd zamiast prysznicu, ale po prostu przy okresie tak czuję, że potrzeba mi tego. Potem puzzle, słuchajcie, jestem taka podekscytowana, bo coraz więcej tutaj się układa. Normalnie ja cały czas myślę tylko o tych puzzlach, po prostu mi odwaliło mi. Trzymajcie tylko kciuki, żebym nadal znajdowała puzzle w Ciucholandach i żeby były kompletne. I na sam już koniec, naprawdę kończąc wszystko, bardzo szybkie denko. To jest ta maseczka, którą miałam rano, tylko dla pewności, żeby wam pokazać. Nie będę wklejać zdjęcia, bo widzieliście mnie w niej rano. Uwielbiam te maski z Biedronki, po prostu. Dwie kolejne to są od mojej mamy, które ubóstwiam. Ja właśnie wczoraj sobie zrobiłam to przed imprezą. Najpierw był peeling, a potem była maska i zawsze używam je w tym duecie. Bardzo, bardzo lubię Blenda i bardzo wam polecam. I kolejna to była Arielka. I Arielkę chyba też widzieliście, tak mi się wydaje. O nie, nie widzieliście. Także Arielkę muszę wam tutaj gdzieś wkleić, żebym tylko nie zapomniała. Jak zapomnę, to przepraszam, ale mam nadzieję, że będę pamiętać. Kolejną rzecz, jaką wykorzystałam, to kolejna sól i była to sól arbuzowa. Watermelon strawberry z truskawką. Przepięknie ona pachnie. Ona jakby nie działa nic na to, że moje mięśnie mają przestać boleć, tak jak ta zwykła Epsona, ale lubię od czasu do czasu po prostu mieć zapachową. Teraz już mój okres jest tak, że już plecy aż tak nie bolą, więc wykorzystam sobie taką i spoko. Kolejna rzecz, którą zużyłam, to był ten shower. Wrzucałam to do kąpieli, żeby były bąbelki i to dostałam od Randry na święta w tej skarpecie i ona była z lewandowym olejkiem, na szczęście w ogóle niewyczuwalnym, w ogóle to było dla mnie bezzapachowe, z czego się bardzo ucieszyłam, bo wiecie, że ja tego zapachu nie lubię i nie wiem, jakim cudem Andra o tym nie wie, ale fajnie. Kolejną rzeczą, którą zużyłam, była maska kreatynowa, którą dostałam od mojej mamy w kalendarzu adwentowym. Zobaczcie, jak ją wyskrobałam. Puściutka, bardzo, bardzo, bardzo fajna. Firma jest Delia Cosmetics, świetna. I ja myślę, że jak będę w lutym następnym razem, to przejdę się do tej drogerii polskiej, bo mam jeszcze teraz 2 odżywki takie rozpoczęte, ale oczywiście rzuciłam się na to i myślę, że będę chciała sobie jakieś jeszcze kupić, bo ta była naprawdę fajna, także chętnie bym przetestowała jakieś inne, jeżeli mają z tej firmy. I słuchajcie, zużyłam kolejne serum, które było fajne z Facebooma, ale niestety kolejne, które jest tak mało wydajne. Ja muszę, słuchajcie, mi się wydaje, że wiecie co, dlaczego ja mówię, że one są mało wydajne, bo jak ja używam te serum z Fluff, to one są gdzieś taką butelkę. Teraz dopiero to do mnie doszło. Te butelki są takie, a tutaj jednak tego serum jest tyle. Także, a coś tu jeszcze jest? A nie, nie, to jest butelka. Więc on mi starczył na około miesiąc, jakoś tak mi się wydaje. Nawet nie, jaki mam, jest luty. Nie, na 3 tygodnie. To jest kolejne serum, które starczyło mi na 3 tygodnie używania rano i wieczorem. Ono było bardzo natłuszczające, bardzo, 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 ale mnie się osobiście bardzo sprawdziło, bo po prostu po nałożeniu na tą krem, jakby ta twarz już nie była taka naoliwiona, że tak powiem, a skóra była fajna w dotyku, także bardzo fajna, ale jednak za tą cenę, bo to też kosztowało około 10 funtów u nas w Anglii, nie zdecydowałabym się na zakup tego ponownie, szczególnie, że na przykład serum z Fluff, które kocham i które sprawdza mi się niesamowicie, tutaj w Anglii kosztuje chyba 6,99, a jest naprawdę długo wystarczająco. No niestety na razie nie mogę zrobić paczki, bo nie opłaca mi się płacić za przesyłkę jednej czy dwóch rzeczy. Poczekam sobie jeszcze trochę, teraz zaczęłam kolejne serum z Sephory, które też miałam w kalendarzu, także na razie seram mam i najwyżej jak już wykończę wszystkie, to wtedy sobie na przykład zamówię 3-4 sera na raz, po prostu tak zrobię. I to tyle, jeżeli chodzi o moje mini denko na koniec. I teraz już naprawdę zamykam paszczę i dziękuję wam, że jesteście. Oglądalność jest bardzo słaba ostatnio, ledwo dobijam 300, ale wiecie co, przysięgam wam, że wiadomo, patrzę na to i troszeczkę mi jest przykro, ale tak jak sobie obiecałam, że podjęłam decyzję, że trzymam ten kanał otwarty, tak naprawdę nie przeszło mi przez myśl ani przez sekundę, żeby ten kanał zamknąć, mimo tego, że właśnie ta oglądalność spada. Ale wiadomo, po samych świętach już dochodziło 500, 450, także ta oglądalność była wow, a tu nagle bum. Nie wiem, czy to chodzi o to, że ja powinnam
przez to, że nagrywałam codziennie i ludzie mnie oglądali, ale ja wiem, że ludzie nie mają czasu, żeby oglądać codziennie. Ja też nie chcę Was zamęczać tymi filmami codziennie i tak uważam, że co drugi dzień to jest dość dużo, więc tego nie zmienię, ale no nie wiem, to jest taki dziwny zbieg okoliczności, że tak bardzo mi ta oglądalność podskoczyła po tym, jak dodawałam te filmy codziennie, nie wiem. Subskrypcje powolutku, tu jedna jakoś rosną, ale nie przekłada się to na moją oglądalność. Ale naprawdę jest okej, okay, bo jestem wdzięczna Wam, osobom, które przeszły ze mną w kolejny rok. Także bardzo, bardzo, bardzo dziękuję i bardzo doceniam. A już teraz zapraszam na filmik za dwa dni, w którym sobie zrecenzujemy książki stycznia 2023 roku. Pa, pa.